rolach głównych. Moje noce są piękniejsze niż wasze dni. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia, muzyka, reżyseria. To moja głowa? Pierwsze wyniki. Jutro dowiemy się więcej. Śliczne, jak moje zdjęcia. Im bardziej zgłębiasz naturę, tym bardziej ci umyka. W tym jej urok. Jestem piękny i uroczy. Uwielbiam gadać. Co z moją głową? Została dotknięta chorobą. Poważnie? Obserwując naturę, zauważamy zmiany. To, co mi dolega, jest takie małe. Coś między żywym a martwym. Między organicznym a nieożywionym. Czyli tajemnica, jak orgazm. Już nie na długo. Zarozumialec. Natura jest pełna tajemnic, aby nas zwodzić. Jestem piękny, zatem niepokojący. To jest wirus. Nie wiadomo, skąd się bierze, ale wiadomo, dokąd zmierza. Znamy go od niedawna. Zabija około 400 osób rocznie. Sprawia, że niektóre partie mózgu stają się jak czarna dziura. Jak szybko? To zależy. Tancerz Balanchine, nie umiem tańczyć. Jutro dowiemy się więcej, zatem muszę się śpieszyć. Wieczorem odwróci się do niego plecami jak każdej nocy. Bawią panią ludzie, którzy się nie kochają? Nie. Myślę, że są bardzo zżyci. To pan mnie śmieszy. Oni tyrają, są przepracowani. Ludzie dzielą się na tych, którzy jeżdżą Hondą i na takich jak oni. Odczep się, braniu. Żałosny dupek. Obibok. Biedni ludzie. To niesprawiedliwe. Kocham cię. Widzi pan? Para pijaczków. To pan jest pijakiem, a pani wygląda jak mucha. Sam pan jest wielką robacznicą. Zdobyłam wszystkie. Są artykuły w Vogue i Jour de France. A teraz trzymaj się. Spójrz na okładkę. François się postarał. Dziwisz się? W redakcjach są sami geje. Podoba ci się muszko? Piszą same głupoty, że tata jest kierowcą tira, a ty prowadzisz bar. Nieważne, co piszą, ważne, że o nas. Podali twój wiek. Nie wstydzę się. Dobrze się trzymam. Moje wyrazy uznania. Proszę cię. No co? Czy mogę paniom zaproponować coś do picia? Nazywam się Luca, coś tam. Nie, Blanche. Ten pan jest uprzejmy. Nie i już. Słusznie, bo kolor pani napoju pasuje do... Czego? Do barwy dnia. Do ust pani matki. Ma pani urocze usta. Ten facet jest stuknięty. Kobiety są przerażające. Wszędzie cię szukam. Zobaczyłem twój motor. Mogę usiąść? Krzesło. Stary, udało się. Nie jestem stary. Odezwali się. Sprawa się przeciągała, bo jeden z profesorów zachorował. Nie wiesz nawet? Nie wiem. To olśnienie. Słowo Boże. Zauroczenie. Zaadoptują ten język na 100%. Adoptuje się sieroty. Nie mam ochoty na żarty. Chce mi się płakać. 6 lat pracy. Jesteś geniuszem. Wszystkie komputery w Europie będą używać twojego języka. Ja też. Co ty też? Mnie też się chce płakać. Zadzwonię do kumpli przekazać im nowinę. Dziś są same nowiny. O czym mówisz? Idę zadzwonić.
Jak ona się nazywa? Kto? Dziewczyna, z którą sypiałeś. Sypialiśmy. Nie powiedziała nam. Telefon jest na dole? Bałem się, że zapomniałem jej imię. Przepraszam, muszę iść do toalety. Zaraz wrócę. Nie kłaść się, nie stać, nie bać się. Przynęta. Nie ma przynęty, nie ma brania. Mogę postawić pani drinka? Nie, to chyba oczywiste. Słyszałam pewną znaną kobietę, która... Marna literatura. Nie widzę dobrze pod światło. Raczej pod ciemność. Gdyby pani zdjęła to zaćmienie. Zaćmienie? Dobrze, zgadzam się na drinka. Serce mi bije. Inaczej by pan nie żył. Za późno na drinka. Jak to? Za późno. Czas na kolację. Nie jestem głodna. Zjadłam cheeseburgera. Cheese. Można też powiedzieć marmolada. Nie rozumiem. Zgrywa się pan? Podda mi pani rękę? Co? Rękę. Co? Ciągle powtarza pani co? A co mam mówić? Nic. Dobrze, nic nie powiem. Za to ja powiem, zjedzmy kolację. Kolacja we dwoje, to tytuł książki, nie wiem. Ale ja wiem, za dwojga. Nie rzuciłam zapalniczką, żeby pana poderwać, ale dlatego, że... Czuję się nieszczęśliwa. Nigdy więcej tego nie ukrywaj. Faceci dnia stają się facetami nocy. Ludzie się spotykają, potem idą coś wypić, zjeść kolację. Apetyt przychodzi w miarę jedzenia. Co innego można zrobić? Pójść do kina. Za dużo gadają. Chcę porozmawiać o sobie. Ciągle pan nawija. Nigdy z pełnymi ustami. Można? Przechowam ją. Po co pan to robi? Co to jest? Noga. A to? Pet. Bebech. A to? Pańskie trepy. A tam? Prędko. Pety kobiety. Matka. Czy ten stolik państwu odpowiada? Jak najbardziej. Życzy pani aperitif? Tak. Ricarda. Nie, dla pani koktajl szampański. Jeśli chodzi o mnie, zostawiłem na stoliku whisky. Zaraz przyniosę. Kim był tamten facet? Mój asystent, matematyk. A kim pan jest? Przygodą. Uprzedzam, że nie jadam mięsa, mówi się padliny. Nie znoszę podrobów ani ostryk. Po whisky mam odruch wymiotny. Co znaczy ryba z wody? Taka, która pływa. A cielęcina duszona? Jeszcze nie narodzona. Naprawdę? Nie.
To byłoby obrzydliwe. Nie musimy tu siedzieć. Zrobiło mi się nagle smutno. To bolesny ciężar. Trzeba się oswajać cierpliwie, leniwie, ostrożnie. W wieku 20 lat nie jest się ostrożnym. Jest tyle do zrobienia. Boję się. Dopiero zaczynam i już myślę, że nie dam rady. Z czym? Wszystko zobaczyć, wszędzie pojechać i zrozumieć. Kiedy pan nie błaznuje, jest pan smutny. Chce mi się płakać. Doprawdy? Wszystko zwala się naraz. Ja raczej za późno. Przedtem nie zwróciłabym na pana uwagi. Przed czym? Wydałby mi się pan za stary. Wydałbym się? Źle się wyraziłam? Myśli się to, co mówi. Źle myślę? Możliwe. Nie myśli się tego, co mówi. Zawsze coś palne. Jak kulą w płot. Tak, jestem beznadziejna i wulgarna. Dobrze, zjem cielęcinę duszoną w whisky. Zamówić? Jak pan chce. Nie mogę płakać. Co robimy? Odmawiamy. Nie odważę się. Dla pani podroby cielęce i ostrygi w sosie anyżowym. Słucham? Dla tej panienki. Pani. Oto więc chodziło o co? Nie znoszę ślubów, małżeństw i zdrad. Ludzie wiążą się ze sobą, żeby się żreć. To wcale nie jest takie wstrętne? Proste. Jest. Wystarczy otworzyć oczy. Ale nie chcemy niczego widzieć. Nikogo pan nie kocha. Co z tego? Byłem gotów panią kochać. To byłby błąd. Jestem wyrachowaną egoistką. Teraz muszę połknąć tę pigułkę. Dla pani pigułka. A dla pana? Móżdżek. Oczywiście. Życzy pan wino? Chcę. Ewentualnie proszę. Wino? Panaché. Tequila, sake, mezcal, wódka w dużej szklance ze szparagiem. Oczywiście. Idę. Udało się panu. Mąż panią pocieszy. Nie trzeba. Znowu gafa. Bulwarowa komedia. Niech pan milczy. Nie mogę, inaczej wszystko zapominam. Gubię słowa jak perły na szyjnika. Muszę mówić. Niech pan gada do siebie. Złożył pan zamówienie, wypił drinka. Pan nas wyrolował. Jest pan winien figę z makiem. Pieniądze. Jesteśmy dalecy od... kwoty. Money. Monkey. Małpi biznes. Małpi rozum. Płać, kotku. Podobno mam kota. Przesuńcie się. Jedyne miejsce, w którym cię nie szukałem. To się nazywa Wieczny Powrót. Madeleine Soloni, Jean Marais. Telefony się urywają. Urządzili przyjęcie na twoją cześć. Nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliście? Żujesz gumę? Uwielbiam. Idziesz? Schodzę. Dokąd? Do piekieł. Masz kaca? Chce mi się jeść, pić i jest mi zimno. Słowa. Żeby to powiedzieć. Co? Kocham cię. Mnie? Nie. Wiedziałem.
Jesteś w porządku, pomogłeś mi. Masz duszę sługusa. Zawsze cię podziwiałem. A na koniec wyrwiesz mi serce, daleko do końca. Musisz podpisać stosy papierów, potem masz spotkania. IBM już nadstawia uszu. Zmykaj. To dlatego? Tak. Dla ciebie. Panno, pani, czekam na ciebie. A ja na ciebie. Idę. Już? Przyszłam powiedzieć, że wyjeżdżam. Chciałam sprawdzić, bo nie wiedziałam. Ja też nie. Dobrze pan zrobił. Jestem pewien. Nie ma już smaku. Żułem ją. To dlatego. Przepraszam, to moja wina. Chodzi o wczoraj. Gadam bzdury. Nie słuchałam pana. Muszę mówić bez przerwy. Wylewać potoki słów. Jestem jak wanna, z której wycieka woda. Niech pan wszystko z siebie wyrzuci. To jeszcze bardziej bolesne. Za chwilę po mnie przyjadą. Wyjeżdżasz? Nie z panem. Dokąd? Do pracy. Gdzie? 3 dni, kasino. To supermarket? Prawdziwe kasyno. Pracuję tam. Grasz? Nigdy. Nie potrafię oszukiwać. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Chodzi o kontrakt. Przyszłam powiedzieć, że zachowałam pana w sercu. Jestem zaskoczona. Nie byłam gotowa. Chciałam postąpić jak moja matka. Weź mój telefon i adres. Spóźnimy się. Pan jest jej mężem, a pan klaunem? Nie, proszę. Zaraz poleje się krew. Nie mogę płakać. To nic nie da. Na lotnisko. Tam jedziesz? Otrząśnij się, idioto. Nie pojadę za tobą. Dziś jest mój dzień. Wymyśliłem nowy język komputerowy. Nowy język, który ma większą przyszłość niż ja. Jedzie do Biarritz. Niech pan zapamięta. Nie pozwolę skrzywdzić mojej córki. Co robisz? Stawiam. Sobie głupie pytania. Umawialiśmy się, że nie pchasz się na afisz. Ale teraz, kiedy... Co? Udało nam się. Jesteś mi winien, zawdzięczam wszystko sobie. Świnia. Świnia, świni, tyłek ślini. Co to jest? Smoking. Kasyno i smoking. Biorę. Wyjeżdżasz? Grać. Nie licz, że... Liczenie to twoja specjalność. Telefon do Air France. 45 44 32 32. Dzwoń na lotnisko. Na Orly? Co to? Oblewaliśmy twój sukces. To niedobitki. Jest ich więcej? Jeśli dobrze poszukasz. Mówiłem, żadnych dziwek w moim mieszkaniu. Moje jest za małe. Będziesz miał większe. Dostaniesz swoją krowę. Po wściekłej czas na dojną. Strajk pracowników lotniska utrudnił ruch na Orly. Kurczę. Nie odbierają. Karty kredytowe, książeczka czekowa. To twój lekarz. Właśnie wyszedł. Czy to coś pilnego? Króliczek. Słucham. Luka.
wystawić do wiatru doktora. Ja, Luka B., jeszcze zdrowy i zachłanny, przepisuję swoje mieszkanie, jedwabne garnitury, wszystkie dobra oraz sławę Michelowi Durand, wiernemu słudze. Łajdak. Chłód, mgła, chmury, wiatr, pejzaż, piękno. Francja. Mój kraj, Francja. Język, francuski. Mąż, François. Coca-Cola. To łatwe, wszystko jest napisane. Ale to? Mac. I co dalej? Macak. McDonald. Makawiejew, jugosłowiański reżyser. McLaren, konstruktor Formuły 1. Dopóki formułuję, przeklinam. Nazywam się Lucas de Bonneval. Mam króliczka. Moi rodzice czmychnęli jak króliczki. Było to pewnego wiosennego poranka. Adrien, zaczekaj. Artur, idziesz? Mój króliczek. Jest przyjemna. Chodźcie. Tato, czy króliczki potrafią pływać? Znam to dziecko. Ma na imię Luka. Nigdy dotąd nie czuł tak silnego pragnienia. Luka odnajdzie Blanche. A teraz gwóźdź programu. Oto ta, na którą czekacie. Triumfalnie odbywa tournée po Francji. Dyrekcja kasyna jest dumna, że podpisała kontrakt, zanim jeszcze gwiazda zabłysła pełnym blaskiem. Panna Rika Halliday. Uwielbiam ją. Rika, Rokat, Zaraj, Johnny, Kiri, Hari, Harakiri, Hare Krishna. A oto jej wierny guru, Satyr. To on odkrył jej tajemniczy dar natury. Raja Jo Borobadur z Pondicherry. Słodki Sherry. To jakaś ściema. Zasypiam na stojąco. Ona też. Rika, patrz na mój palec. Zaraz jej wetknie. Ciszej. Dopóki jej nie dotyka, jest dobrze.
mógłbyś uważać. Jesteś gotowa? Jak ma na imię ta kobieta? Solange. A tamten pan? Cohen. Jego żona zginęła podczas wojny w niemieckim obozie koncentracyjnym. Miała numer 603221. Ten pan nosi na palcu dwie obrączki. Jedna jest jej. To wzruszająca historia miłości. Czy wszystko się zgadza? Tak. To lipa. Wszystko musi być w bazie, znaczy w komputerze. Spóźniliśmy się. Specjalnie wynajęliśmy samolot. To ona. Nie mylę się. Ta pani oszukuje męża. Sprzedaje kosztowności, by mieć gotówkę na hazard i na przyjemności. Na szczęście mąż jest nieobecny. Ona rymuje. Jest wstawiona, prawda, Ines? A ja jestem nawalona jak Messerschmitt. Ona jest genialna. To będzie prawdziwa bomba. Nasza starsza córka ciągle mieszka z nami. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego nie ma męża ani dzieci. Kiedy miała 12 lat, została zgwałcona w pani mieszkaniu. Nigdy mi o tym nie powiedziała. Przez kogo? Przez mężczyznę, który trzyma teraz panią za rękę i nadal jest kochankiem pani córki. Dzieci ukrywają okrutne tajemnice. Moja miłość, życie, mój wielki potencjał. Tam, gdzie się wyczerpuje, ty go napełnisz, zasilisz słowem. Obrazy bez słów, które rodzi mój umysł, płynny i jasny język, dziecinnie prosty. Pogubiłem się. Masz nosa, Edwige. Nigdy się nie mylę. A jak ja mam na imię? Ines. Ma pani za sobą wiele małżeństw. Nienawidzi pani mężczyzn, ale kocha ich pieniądze. Zniewalająca jak wielka porta. Nie jest pani zła. Daje pani mężczyznom pustkę, czyli nic. Ale będzie pani cierpieć. Mów dalej. Naprawdę chce pani tego? Nie mam nic do ukrycia. Uwielbiam reklamę. Żyję z niej. Dobrze. Będzie pani cierpieć na raka w samotności. 20 razy będzie pani myślała, by skrócić cierpienia, ale bezskutecznie, bo jest pani odważna. Wiedziałaś? Chyba w to nie wierzysz. Rita, gdzie jest mój samochód? Zwinął go pański synalek. Jest nad morzem. To moja narzeczona. Bzyka się z kelnerką z restauracji. Jeszcze zrobi jej bachora. Bez obawy. Pański syn przyozdobił penis w kapturek, lecz odniósł porażkę. Dziewczyna próbuje go wskrzesić, ale pański synek miłością się upija. Niech mnie pan uszczypnie, z przyjemnością. Cycuszki, jabłuszka, cacuszka, Blanche. Czemu je pokazujesz tym niewyżytym dupkom? Zachowaj te klejnoty dla mnie. Czułem, że będziesz rozrabiał.
Za to Portier jest szczęśliwym człowiekiem. Kocha żonę i dzieci. Niedawno urodziło mu się kolejne. Prześliczna dziewczynka, Camille. To prawda. Poddaję się. Dobry wieczór. Chciałbym pokój. Mamy komplet. Jest pan pewien? Oczywiście. Moja kuzynka, baronowa de Bonenfant, obiecała mi... Baronowa? Wpadłem do banku w Dijon. Została tylko suita królewska. Wytrawna. Ile? Słucham? Wytrawna bestia, ród parweniuszy, arystokraci na szafot. Proszę nie mieszać. Jestem wstrząśnięty. Nie wpuszczono mnie za kulisy. Muszę sobie chlapnąć. Słucham? Ochlapać się. Ile? Za co? Za 10 minut. 3,5 tysiąca franków za dobę. Kupuję. Reszta dla pana. Zakochałem się w najpiękniejszej dziewczynie świata i najinteligentniejszej. To rzadkość. Sypialnia? Klucz? Światło. Atlantyk. Znów światło. Następne. Woda. Napiwek. Przegonił mnie pan. Mam słabe serce. Niedługo umrzesz? Nie wiem. Nie jestem już młody. Przepraszam. Masz, wypij swoje zdrowie. Nie piję. Rospi? Gdzie twoja tchórzofretka? Muszę mieć prezencję, żeby dobrze się zaprezentować. Jestem pewien, że się uda. Woda jest ciepła. Musiało im być gorąco, kiedy się tak szamotali. Zawroty głowy. Gdy zamykam oczy, sufit wiruje. To zmęczenie. Podróż. Upojenie oczekiwaniem. Tego się obawiałem. Luca od dziecka był maniakiem czystości. Dobrze wypadłam? Jeszcze jak? Zrobiłaś furorę. Cieszę się. Była pani cudowna. Pani tutaj? Mamo, pamiętasz jej zdjęcie w Parimaczu? Dużo lepsze od mojego.
Nadrobimy to, widzisz? Niczego nie pamięta. Tak jak ja. Żyć dniem dzisiejszym. Chlapnęłam coś nie tak? Nie. Wojenna ścieżka, ścieżka zdrowia. Przebiorę się. To będzie od nowa. Mała podbije publiczność. Borobudur, umowa stoi. Tak, proszę pani. Edwige, jest prestiż. 20 kabaretów. Tokio, La Bolle, Frisco. Zobaczycie. Mnie. Co to za jeden? Poznaję typa. Mam ci przyłożyć? Weź to na uspokojenie. Przyjechał pan. Wszyscy tu jesteśmy. Jest pan przemoczony. Przybyłem w pław. Ryba z wody. Nie wierzę ci. Nie wierzę, że jesteś... Tak mówisz. Nie kłamię. Tylko na scenie. Władczyni. Grę słów. Podoba ci się? Co to? Bicie mojego serca. Luka. Zostań. Muszę omówić kontrakt. Życie jest jedno. Zdążyć na czas. Nie mamy czasu. Upływa. Moja rana. Podobasz mi się z rana. Idę. Podążam. Oni nie zrozumieją. A więc później? Być może. Tak mówisz? Znajdę sposób. Nie kłamiesz? Owszem. Dla ciebie. Gdzie mieszkasz? W suicie królewskiej. Nie chrzań. Wszystko do chrzanu. To świr. Szaleniec z przedmieścia. Borobudur popłynął. Wariat. Stuknięty gość. Morze. Roztańczone fale. Wracać albo nie wracać. Oto jest pytanie. Morska toń. Zapach. Miłość. Woń, autor, sprawca swojej niedoli, samotności, niepokoju, rozdrażnienia. Odrażające miejsce. Beznadziejne spotkanie. Brakuje tylko jedwabnej apaszki. Podomka, szampan, muzyka. Ona wchodzi i kicha. Wszystko staje się wulgarne. Wyuzdane jak ona. Nigdy. Co robić? Bałagan i zamieszanie, zacieranie śladów. Mój umysł, który dąży do jasności i ładu, sprzeciwia się. Wszystko ma być czyste i niezamierzone. Ona wchodzi i jest zaskoczona, a ja cały drżę. Straciłem dyplom i pewność siebie. A gdybym zamówił wielkie żarcie? Może już coś jadła? Albo włącza telewizor. Jak to się robi? Program bez dźwięku i wdzięku. Musi być czysty, przejrzysty. Nigdy wcześniej nie kochałem. Proszę, kokoszko. Znosząca złote jajka. Ma złote serce. Trzeba zasięgnąć opinii i dobrze dobrać osoby. Znane nazwiska, ludzi z wyższych sfer. Ona nie może występować więcej niż raz dziennie. Hipnoza męczy. Nie ty ją hipnotyzujesz, ale wymyśliłem sposób. Nie pleć bzdur.
chcę spać. Pościelę ci łóżko. Ines zajmie się twoją fryzurą i makijażem. Mają mnie kochać, a nie podniecać się. Trzeba ich porazić, inaczej będą kąsać. Sukces musi być porażający. Odprowadzę cię. Chcę być sama. A nie jesteś? Chyba nie pójdziemy spać. To ja. Jakaś pani pyta o suitę królewską. Jak wygląda? Jest zapłakana. To ona, niech wejdzie, czekam. Jest piękna i inteligentna, prawda? Cały czas mówi cholera, mam dość, zmywam się. To ona. Wszystko nie tak. A gdybym rozlał wszędzie wodę? Zrobił jezioro. Późno już. Brakuje róż. Ona płacze. Tak bym chciał. To trwało wieczność. Tak, okropność. Nie do zniesienia. To moja wina. Moja. Nie wiem, co robić. Nie jestem lepszy. Długo do siebie dochodzę. To się okaże. Cholera. To moje słowo. Drzwi. Co? Zamknąć. Już. Jestem zmęczona. Ale przyszłam. Spokój. Tak. Niczego nie chcieć. Nic nie musieć. Nic nie robić. Nie śpisz już? Zmarzłam. Mogłaś zamknąć okno. Nie chciałam się ruszać. I tak zrobiłam wielki krok. Do twojego łóżka. By spędzić ze mną noc. Właśnie. Jak na partyjce brydża. Brycz, most, karty. Nie wiem. Jak się czujesz na scenie? To taka sztuczka. Wiedziałem. Właściwie nie. To czarna dziura. Jestem, jakby mnie nie było. Gdzie jesteś, kiedy cię nie ma? W kuchni. Co? Mówisz teraz co? Żuję gumę. Masz? W torebce. Masz do mnie żal? Bo powinniśmy byli to zrobić? Takie jest prawo. Raczej stawka. Frazesy, paryski zwyczaj. Midinetki i tym podobne.
Życie jest krótkie, sztuka długa. Krótkie spodnie, długi rękaw. Co? Stoi mi. Mnie też. Kobietom nie staje. Owszem, kiedy chce im się siusiu. Gdy myślę o Zosi, to mi się podnosi. Nie gniewaj się. Często robisz to z mężem? Kiedy trzeba? Nic nie trzeba. Tyle, ile trzeba. Tyle, co nic. Co ty właściwie tu robisz? Jak to? Kocham cię. Ja chyba ciebie też. Robię to, kiedy jest mi źle. Jak wtedy, gdy rzuciłam w ciebie zapalniczką. Moja matka odeszła z jakimś gachem. Inaczej. Tak myślałem. Zatem nic z tego. I kto będzie żałował? Ptaszek? Oczywiście. Jestem głodna. Zjedzmy coś. Nie robimy tego, bo jesteś szczęśliwa? Wszystko jasne. Zamawiam żarcie. Tak jest, mistrzu. To mój tytuł naukowy. Rogaliki, herbata, masło, owoce, czekolada, grzanki. Gdzie jest łazienka? Na czubku oka, jak mawiał ojciec. Kim był? Rentierem. Gdzie telefon? Na końcu kabla. A twój ojciec? Był niewolnikiem, mistrzu. Konferencji, ceremonii. Oni też mają tytuły? Tak, wasza gibkość, wasza wysokość. Wasza grubość, jesteś gruby. I kto to mówi? Na dół. Zamawiam bułeczki, babeczki, miód, owoce, rogaliki, czekoladę i herbatę. Mój anioł. Dziękuję. Trzeba było zadzwonić. Obudzić ją? Nigdy. Słodko śpi. Można przenieść telefon do łazienki. Dzwonić z kibla? Co też pan opowiada? Gratuluję dziś składni. Osobliwa. Nikt nic nie rozumie. Czy ona ma swoje triki? Nie, to cud. Niech pan nie cuduje. Pokochałem perłę. W transie popada w histerię. Mózg, fale, czasoprzestrzeń, atomy. Z haczykami? Nasze zdolności emisyjne są słabe, receptory ślepe. To nas ogranicza. Odgraniczam się. Co za forma. Jest pan innym człowiekiem. Śpieszę donieść baronowej. Załatwione. Dzwoniłem rano, by ją uspokoić. Była zadowolona? Zachwycona. Zaraz przyniosę śniadanie. Liczę na pana. Gdzie jest Groom Ruspi? Nie widzę go. Nikt nie wie. Nie przyszedł do pracy. Rad bym się podzielić z nim swoją radością. Państwo późno dziś wrócili. On z Pedziem, ona z Gachem. Potem zaczęli świrować. Pan szukał pani, matka córki. Wyglądali jak wampiry. Oby nie zabijali wzrokiem. Przepraszam. François! Tam! Nie powiedział pan, że on jest w hotelu. Nie kabluję na arystokrację. Nie mam zwyczaju. Tylko ryba nie bierze. Dwa śniadania do suity. Oczywiście. Dlaczego uciekasz? Ścigają mnie. Gliny? Nie zapłaciłeś za suitę? Obyczajówka. Pakuj manatki. Nie mam. Torebka, sukienka, moje spodnie i szybko biegi. Co? Buty do uciekania.
Śniadanie. Co robimy? Jestem głodna. Podobno ciągle rosnę. Uważaj, oni są napaleni. Szukaliśmy cię całą noc. Umieraliśmy ze strachu. Żadam noga? Co on ci zrobił? Mam ci narysować? To ja ciebie znalazłem. Ukształtowałem. On nic mi nie zrobił. Blanche, biała jak śnieg. Ona jest moja. To znaczy niczyja. Jestem beznadziejny. Tylko ty się liczysz. Chcą nawet zmienić mój pseudonim. Mają mi za złe, że farbuję włosy. Jesteś piękny. A wczoraj ten Laluś. Zaliczyłeś go? Powiedział, że wbijam mu sygnet w oko. Jak będziesz się teraz nazywał? François, zwyczajnie. To smutne. Pamiętasz market Sergi? Jasne, byłeś zabawny. Zachwalałem towar. Szanowne panie, dojrzały camembert za jedyne 10 franków. Kupcie go mężom, by dać im do zrozumienia, że przed posiłkiem powinni umyć nogi. Wylali mnie za to. Byłeś genialny. Miałaś 15 lat. Odbywałam staż w barze. Stanąłeś w mojej obronie. Kiedy twój ojciec wrócił, żeby mnie zabić i zabrać forsę, dałem mu w mordę. Dalej nie pamiętam. Łzy tryskały jak z fontanny. To było łatwe. Nieprawda. Dostrzegłaś moją bliznę w pachwinie. Powiedziałaś, ciesz się, że nie znasz swojego taty. Ojcowie tylko biją. Obiecałaś, że się nie rozstaniemy. No widzisz? Chodź. Po południu masz sesję zdjęciową i przymiarkę. Przyjdę. Jest przystojny, elegancki. Musiałaś go zaliczyć. Owulacja. Daliśmy się wydymać wszyscy troje. Ty też? Przez gacha Edwige. François, rusz tyłek. Co robisz? Grzebię w twojej torebce. Czego szukasz? Gumy. Znalazłeś? Nie podoba mi się. Może jak połknę jedną, to mnie zabezpieczy. Przed czym? Przed tobą. Kiedy ostatnio brałaś? Kiedy spałeś? A co? Nic. Pani podpisze, jeśli umie. Blanche de Bidanenza. Nie podoba ci się moja rodzina? Nie jesteś głodna? Bardzo. Podaj mi cukier. Cukier. Non, le sucre. Robisz to specjalnie? Exprès. Specjal. Nie? Prêt. Loin. Niebo. Boso. Solo. Expresso. Sodo. Sodo. Sodomia. Mimi. Mimi. Mini. Mini króliczek. Niebieski króliczek. Smutny. Życie innych. Zafajdane. Pustka. Dramat. Kpisz ze mnie? Wariat. Ja... Pieprzę cię.
Mój króliczek. Mój króliczek. Chyba jest naćpana. Wszyscy ćpają. Mogę pójść po autograf? Tylko spróbuj. Co ja takiego zrobiłem? Chcesz jeszcze raz? Trzymaj się z dala od takich osób. Trzymać się. Razem. Nie bić. Dzieci. Kochaj mnie. Ucz mnie. Potrzebuję. Źle się czuję. Zostań. Będzie żygać. Coś jej zaszkodziło. Wiesz, jakie świństwa podają w hotelach? Widziałaś? Je piasek. Głupi. Ona nie wie, co robi. Takie są kobiety. Weź moją czapkę. Jesteś przemoczona. Nie trzeba. Pozwól chociaż. Biedne dziecko. Ma pani na imię Adrienne? Proszę się nią zająć. Ona źle się czuje. To nie moja wina. Idź się utop. Nie masz kremu? Muszę posmarować nos. Na słońcu schodzi mi skóra. Kąpałaś się? Moja matka zawsze miała krem w torebce. Mogę zobaczyć? Już sprawdzałaś. Nie pamiętasz? Słabo. Przyniosłem ręcznik. Przepraszam. Widziałem przez okno, jak pływałaś. W wodzie wydawałaś się mała. Nie kłóćmy się więcej. Moje serce wariuje. Tym razem na dobre. Nawet jeśli się różnimy, będziemy się uzupełniać. Jesteś wysoka i pulchna. Masz uda pływaczki. Chodzę na basen. Uwielbiasz wodę? Uwielbiam ciebie. Trzeba to wykorzystać. Masz zimne plecy. Czujesz moje palce? Przestań. Jakbym obejmował topielicę. Mam ochotę. Ja pragnę ciebie. Wynoście się. Noście wy. Pościel jest mokra. Chłodna panna. Chłodna Hanna. Chłodna wanna. Spływajcie niedowiarki. Nie boję się wody. Zmienię wystrój.
Czuję się, jakby to był pierwszy raz. Teraz mi gorąco. Chodź, tu jest chłodniej. Bądź ze mnie dumny. Potrzebuję... Mam... Zaćmienie. Mów jak w transie. Potrzebuję dużo miłości. Daj. Nie mogę. Otwórz. Mała istotka w dużej. I jeszcze. Inteligencja. Blanche siedziała w komórce o suchym chlebie. Słowa. Szkoła. Kobiety. Boberek. Umarł. Nieprawda. Żyje. Pamiętasz, pewnego wieczoru płynęliśmy łodzią w milczeniu. A ty? A ty? W wodzie. Nie chcę umrzeć. Nie płakać. Kochać. Płakać, kochać. Ból. Sprawiam ci ból? Zrozumiałam, że aby kochać, trzeba cierpieć. Twoi rodzice zginęli nocą nad stawem. Utonęli w stawie. Gorąco. Wewnątrz. Czuję cię. To są gascońscy kadeci. Wódz ich de Casteljaloux. Łotry, Ułgarze, jak poeci. Bociani krok i orli wzrok. Daj. Otwórz. To tutaj. Logiczne. Przepraszam. Za szybko. Pośpieszyliśmy się.
czarny ekran. Fala wynurzona z głębin. Nie mogę. Co to? Poprosiłem recepcjonistę, żeby kupił ci buty, coś na głowę i na dół. To nie mój rozmiar. Mierzyłem dłonią. Piękna. Pomożesz mi? Wybrał byle co. Pasują. Przepraszam, że tak długo. Musieliśmy jechać do miasta. Prosił pan o żywe. Sklep rybny był zamknięty. Recepcjonista mówił, że życzył pan sobie duże. To duża dziewczynka. Nigdy nie jest za dużo. Nigdy za mało. Mam nadzieję, że będą dobre. Co to za stworzenia? Na twoje piersi. Kraby? Uciekło mi słowo. Stanik. Pamięć. Zanik. Zanieś je do wody. Do wanny? Do morza. Jak wyjdę? Wychodzisz? Jestem umówiona na śniadanie. Na trawie? W lokalu. W barze? Większy bajer. Zdjęcia? Kontrakt? Nie odchodź. Co ci jest? Czajniki w kiblu? Czajesz coś z tego? Co? Słowa. Nie wolno potępiać zmysłów. Idę na spotkanie. Żałosne kasyno. Dlaczego pokazujesz im swoją szparkę? Krany ciekną. Woda ciało obmywa. Są zakręcone. Wyjechać razem. Nie smucić. To ostatni francuski występ, wiesz? Ty wrócić. Na pewno. Nadal mnie chcesz? Mówisz do Rymu. Zapewne wiesz o tym. Współczuję małej istotce, tworząc rymy. Tylko komputer może skłócić ludzi. Albo współczucie. Chodziłam boso całą wojnę. Którą? Urocza. Nie podoba się panu? To ten żałosny agapit z Parimacza. Agapit, moja droga. Totalny kit. Nie był taki zły. Postanowili ufarbować mnie na blond. Przefarbować. Młodość blanche i twoją dekadencję. Znaczy inteligencję. Widzisz? Nie wydali cię. Gdybym ja decydował, ja tu rządzę. Wara wam od małej. Jej słowo jest święte. Rika Halidei to obciach. Rita Hailey. Brzmi lepiej. Nie sądzisz, Blanche? Jesteśmy na ty? Daj spokój. Ja też byłam niepokorna. Prawda, Barnabé? Nieznośna. Nigdy się nie mylę. To mój atut. Zatrudniam 400 osób. Guy to wie. Halley. Jak kometa. Zostałam porażona. Czym? Słowem. Zrobić ci gitgotki? A więc będę Blanche Halley. Hola, Blanche. Pójdę się pochwalić mamie.
drzwi na wprost. Potrzebuję cię. To ty, Blanche. A niby kto? Teraz masz kilku? Już wstaję. Rozkoszuj się dowoli, nie śpiesz się. Tak było od zawsze. Ojciec pił, do niczego się nie nadawał. Nie mógł, wiesz dlaczego? Bo byłaś wulgarna, a on pragnął delikatności, ciszy i czułości. Mówisz wierszem? Widziałam cię w łóżku przez uchylone drzwi. Krzyczałaś leżąc pod kochankiem. Odtąd zawsze tak to sobie wyobrażałam. Wielki ból. Mogłam się tylko pocieszać, że coś się zmieni. Teraz nie mogę zrozumieć, co się ze mną dzieje. Oni zawładnęli naszym życiem. Są silniejsi od nas. Dzięki tym ludziom zarobimy krocie. Coś wymyślimy. François jest tym dobry. Może przestanę cierpieć. Mówiłaś, że byłaś nieświadoma? Chciałam ci się przypodobać. Oszczędzić zmartwień. To jego lokaj? Wezwałam go. Boję się. Zawsze jest ryzyko, gdy ma się kochanka. To mój pierwszy. Potrafi mądzić umysł. Masz jeszcze narkotyk? Blanche. Brać i odpłynąć. Współczucie. Wszystkie uczucia są głupie. Obiecałem baronowej. Baronowa de Bonenfant, pańska kuzynka, pani hrabio. Może potrzebuje stanika? Chodzić bez to wstyd. Nie będę się narażał. Samiec i samica. Lepiej, żeby nie widziała. Moje uszanowanie. Arthur i Adrienne, to ich imiona. Tamtego dnia Lucas zrozumiał miłość dorosłych. Oby nikt nie przeszkodził wam kochać się. Pławcie się w sobie. Sługusy i zdrajcy. Przyszedłeś mi wbić widelec w plecy? Jej matka wszystko mi powiedziała. Czyj to film? Buñuela. Na nic zda się myślenie. Trzeba wyruszyć o czasie. Musisz wrócić. Zamierzam. Sprzedam mieszkanie. Zatrzymam dom, mozaiki i kuchnię. Luka, twój przypadek. Mąż idiota, co za rozczarowanie. Klucz do twojego umysłu. Żeby otworzyć język bez mowy. Twój język. Doktor czeka, szansa, medycyna, postęp, radość. Doktor mówi, że każda godzina, każda chwila pogarsza mój stan. Błagam cię. Przez 7 lat byłem twoim sługą. Napisałeś to za mnie. Potrafię jeszcze pisać. Zachować się. Moje nazwisko. Lucas. Podpisz. Nie oszalałem. Pragnę jej. Mój język jest twój. Dziękuję. Teraz mogę już wracać. Rozkoszować się życiem. Możesz zdechnąć. Gdzie jest recepcjonista? Drzemie. A ty? Czekam na pana. On mi pomaga, gdy brakuje mi słów. Jakiego słowa panu brakuje? Dźwig osobowy.
To trudne słowo. Zaprowadzę pana. Dwa balony za godzinę? Nie ze mną te numery. Pogadamy po spektaklu. Jeśli ci się nie podoba, trudno. Żydowski łącznik, mówi ci to coś? O świcie mogą ci złożyć wizytę dwaj snajperzy. Jasno się wyraziłam? Biorą nas za milionerów. Co ty na to, Edwige? Narodziny gwiazdy. Piękna z Biarritz. Przydałoby się nieco angielskiego szyku. Przygotujesz mi nową kolekcję. Wydupczę cię. Teraz moja kolej. Nigdy nie mam dość. Chodź, gołąbeczko. Co ty sobie myślisz? Ledwo cię toleruję. Odczep się. Wiem, jestem stary. Jesteś dystyngowany. A ty, piękna, nie śmiałbym cię tknąć. Ależ jesteś elegancka. Muzyka. Wyjdziesz za milionera, za księcia. Właśnie. Żadnych artystów. Ta niesforna fałda na piersi zmienia jej kształt. Michel wyjechał. Podobno źle z twoim kumplem. Pokaż, jak to działa. Czego chcesz, cioto? Odczep się. Totalny odlot. Nawet w Moskwie mają zapotrzebowanie na medium. Muszę iść. Wiem. Nie bądź długo. Blanche nie przyszła? Nie. A więc ja idę. Tak. Wody i siana. Ukoić zmysły. Stajnia. Kram. Serce karczocha mocno kochać. Wiem. Dom, staw, krzyki. Kocham cię. Zjeść mnie. Strach. Odrzucić. Pająk. Płacz. Porwać. Nie iść. Miliony oczu, miliony rąk. Trzeba. Chleba. Chodź. Musisz zostać. Kochać. Zimno. Nie pozwól zniszczyć. Głupio, bezmyślnie. Maski i szaty. Brutalnie. Kobieta to tak wiele. Więcej rozkoszy. Nie mówić. Chodź. Cierpieć. Będę szczytować.
Zatrzymaj mnie. Miłość odpływa razem z Blanche. Zostaniesz sam, z nią czy bez niej. W pustce bez słów, w której twój umysł się pogrąży, gdy ona będzie robić karierę. I szybko o tobie zapomni. Była tu? Nie, proszę pana. Zatem muszę iść. Już pora. Duży niebieski króliczek. Program występu. Pańskie oprogramowanie. Nie zaprogramowane. Do mojego raju. Oczywiście. Do seraju. Do usług. Dziś panienka wyglądała jak prawdziwa księżniczka. Domyślam się, że to pana zasługa. Emanowała z niej miłość. Piękny zapach. Gumę? Mam. Nie muszę państwu przedstawiać boskiej Blanche Allais. Prawo, prawo. Niech pan siedzi spokojnie. Miłość to staw, w którym się tonie. Tak pan sądzi? Doszły mnie słuchy, że żyje pan na kredyt. Oczywiście z punktu widzenia nauki. Proszę już nic nie mówić. Wielki mag, pan François. Trudna sztuka. Patrz na mój palec, Blanche. Słowo. Szkoła. Le nom de monsieur, là. Godność tego pana? Jacques Bancel. Jacques Bancel. Ale to bez znaczenia. Mały człowiek o małych potrzebach. Pragnie jedynie uciech. Tanień rozrywki i przyziemnych rozkoszy. Skrycie podnieca się w fotelu, myśląc, że zaoszczędzi. Jest chorobliwie skąpy i cuchnie. Lubi pornosy. Żeby poznać prawdziwy smak życia, powinien się otrzeć o moje ciało. Ten człowiek ma władzę. Może zniszczyć artystę, bo artysta musi być służebny, nie może się zapomnieć. I nawet jeśli wiele potrafi, powinien się prostytuować. Dziewczyna, która to mówi, jest zapewne zboczona. Trzeba dowartościować ubogi umysł, chwalić zero i beznadzieję, chwalić piękno, które nim nie jest. Przepraszam, jest pan nikim.
Są tu inni, bardziej odrażający od Pana, ale i odważni, uczciwi, sentymentalni i łagodni. Są też ci pełni godności. Wzruszają mnie, bo są przekonani, że można się kierować czym innym niż tylko kłamstwem. I są też niewinni. Czy trzeba też tłumaczyć, czym jest niewinność? Odejdź dyskretnie. Niczego ode mnie nie oczekuj. Ja się nie liczę. Tylko oni. Jeśli zaraz nie odejdziesz, nie odpowiadam za siebie. Zostało ci niewiele godzin. Nie dożyjesz do świtu. Nie będę cię opłakiwać. Trzeba umieć odejść, kiedy jeszcze jest dobrze. Niszczysz mój występ i mnie też. To, co mówię, dla ciebie jest tylko poezją. Ale oni chcą usłyszeć to, co ich uwiera. Chcę być uczciwa na scenie. Wszystko się zmienia. Kobieta jak słońce nigdy nie jest taka sama o świcie i o zmierzchu. Tamta kobieta. Dupont Jeanine wygrała nagrodę Goncourtów za książkę pełną słów, co ma w torebce książeczkę czekową. Numer konta 792823000. Zgadza się? Tak. Ma też prezerwatywę XL, bo kto wie, co się dziś wydarzy. Może spotka czarnego ogiera. Tylko ja Blanche. Podoba wam się moje udo? Czy zdam maturę? Z wynikiem bardzo dobrym. Skończysz prawo. Ożenisz się, ale żona cię zdradzi. Teraz, gdy odkryłam miłość, nie chcę znać waszych brudnych sekretów ani niecnych występków. Wyłączam się. Być może kiedyś będę żałować swojego daru, gdyż obnażanie podnieca. Wszyscy kochamy sławę. Choć w obliczu ogromu oceanu wydaje się śmieszna. Pozostaje tylko urok. Urok krótkiego życia. Blanche, co ci jest? Skończysz w domu starców. Brudny, samotny, biedny i obłożnie chory. To sukces. Dzwoń do agencji prasowej. Moje życie jest żałosne. Nie do pozazdroszczenia. Teraz już wiem, że ta mała istotka, która jest we mnie, potrafi brać i dawać. Ta istotka, która tak cierpi i która mi służy. Luka, trać rozum już teraz. Nie zwlekaj. Proszę państwa, ta dziewczyna ma dar, co nie znaczy, że to są czary. Czary mary. A zaczarowany jestem ja. Proszę ze mną. Przyjdę o świcie, żeby się pożegnać. Panie hrabio, co pan powiedział mojej żonie? Że miłość jest złudną przystanią. Nie
porozmawiajmy o czymś dobrym. Jeśli na sali jest ktoś niewinny, niech podniesie rękę. Przekonam się. Nikt? A jednak. Masz 5 lat. Marzysz, by wszystko było jak dawniej. Chciałabyś spędzać mniej czasu z dziadkami. Twoja pierwsza miłość będzie również ostatnią, bo tak powinno być. Dziadek ma dla ciebie niespodziankę. Piękny strój dla lalki, bo dziś są twoje urodziny. Zachowała jednak dar. Jesteśmy uratowani. Inaczej trafilibyśmy na śmietnik. Nigdy się nie mylę. Jesteśmy zgrają hien. Podszewka ma być gładsza. Zamiast tanga mamba. Super. Kiedy zaczniemy występować w lokalach dla gejów, François będzie robił striptease. Zaczekaj. Jeszcze poprawka. Chcę iść do Luca. Nie zapomnij o kontrakcie. To prawda, co powiedziałaś na mój temat? Nie wiem. Jeśli tak, zrobię to. Śmiało. Zwariował. Przecież jestem gwiazdą. Nie widzisz, że ona ma dość? Prawda boli. Wynoście się. Te awantury są miałkie i zbyteczne. Ku twojej uciesze, lesbijko. Ona będzie moja. Blanche, zawsze byłaś ubrana jak lalka. Niczego ci nie brakowało. Później. Mówiłaś, że dopóki będziemy razem, będziesz szczęśliwa. Liczy się tylko miłość własna. Jest bezpieczna. Aby kochać siebie, wystarczy lustro. Tej samej płci. Nieposkromione, bezwstydne. Co ja robię na scenie? Piękno, dobro, ostateczność. Muszę iść. Martwię się o Luca. Mogę pójść z tobą? Nie dzisiaj. Panie hrabio, musi być pan w formie. Jest hrabia. Białe rękawiczki i kapeszlak. Jak zauważyłeś, czasem słowa mnie wyprzedzają. Słowa. Nie na próżno pan Sartre zatytułował tak jedną ze swoich ponurych książek. Czasem czuję się przyparty do muru. Mur. Kolejne dzieło Sartra. Pomóż mi wydać łabędzi śpiew. Zróbmy to w moim pokoju. Mistrzowski pomysł. Portier nam pomoże. Nie będzie za ciężko? Od 2 dni nie żyję. Już nic mi nie zaszkodzi. Co za styl? To gorycz. Co za płynność? To woda. Przyszłam się pożegnać. Woda, głowa, wyłącz,
Ona. Nie mówić. Nie odchodzić. Spać. Samochody czekają. Samolot. Kiedy? O świcie. Mężczyzna pragnie zmienić kobietę. Nigdy nie zmieni. Mów. Wypełnij. Ostatni raz. Boli. Słowa. Nie rób mi tego. Nie wolno krzywdzić małej istotki. Wkrótce umrzesz, spokojny i bezrozumny. Mężczyzna ginie od miecza, a ty umrzesz od głowy. Ale odejdziesz szczęśliwy. Dobry, a zarazem głupi. Inteligencja jest chłodna. Buntuje przeciwko sobie ludzi. Liczy się tylko sprawiedliwość dziecka. Nienawidzę cię już. Boli. Stój. Pomóż mi. Kochaj mnie. Kochać nie umiałam. Wiedzieć nie można. Może pan używać wygodnego czasownika smerfować. Zasmerfuję drzwi, przygaszę światła, a pan będzie mógł smerfować panią w ramiona. Smerfuję, by wziął ją pan na kark. Miłości lub cierpienia. Trzeba jeszcze nauczyć się komunikować. I to w naszym wieku. Króliczek. Dziękuję. Niech pan uważa. Wszyscy czuwają, czekają do rana. Proszę wyjść tyłem. Inaczej po ptokach. Jeśli mogę się tak wyrazić. Pani upoiła się sukcesem? Jak się domyślam, śpi. Jak my wszyscy. Nie zostawiaj mnie. Motocykl podstawiono. Jeśli chodzi o rachunek, nic pan nie płaci. Pani baronowa, należą się podziękowania łaskawej kuzynce. Zwracam nawet panu zaliczkę. To dla ciebie, dobry człowieku. Kupisz sobie gumę do rzucia. Pan ze mnie kpi.
kto żuje, nie żartuje. Gaz, sprzęgło, biegi. To dzieci nieproste. Smerfować nie mogę. Smerfnij UFO z mojej kieszeni. Maję ci dotocykl. Zawsze o takim marzyłem. Zegnaj żadem. Będę zacierał ślady. Karły są sprytne. Kochanie, idziemy. Prądy zawsze spychają na pełne morze. Obudzona Blanche dalej kocha. Nic nie pamięta, bo wszystko jest przypadkiem. Ich pętla się zamyka, a oni pozostaną dziećmi. Dachowałem ją. W filmie wystąpili Telewizja Polska. Tekst Małgorzata Wegner. Czytał Maciej Gulewski.